Cześć! Nowy odcinek, kanał Muzyka na Widelcu. Bardzo mi miło, że jesteście, że chcecie obejrzeć kolejny odcinek. Tym razem będzie to pyszna płyta. Mam już tutaj skwierczącą, podgrzaną płytę. Cóż to jest za płyta? No, nie będę zadawał głupich pytań, bo już jest tytuł odcinka, więc wiadomo, że to jest Vader i Litany. Zapraszam serdecznie. Najważniejszym posiłkiem dnia jest śniadanie, jak to od lat mówią psychologowie, lekarze i rodzice. Także dzisiaj na śniadanie przed pójściem do pracy. Rzecz, którą dawno, dawno temu ostatni raz spożywałem. Przypomniałem sobie, że jest to jednak duża dawka zdrowych witamin. No i będzie można sobie tutaj przekąsić. A przy okazji 2-3 słowa powiem, bo pewnie są ludzie, pewnie są słuchacze, którzy nie znają tejże płyty, nie kojarzą, a na przykład zanosi ich w stronę death metalu, to nawet takiego bardzo ekstremalnego. Już jest raczej dobrze, więc ja to sobie tutaj, żeby ją było widać, wezmę ją sobie do ręki. Słuchajcie, będę konsumował i będę o niej troszkę mówił. Znaczy generalnie dużo, co tutaj dużo mówić. Płyta Litany to czwarty album olsztyńskiej grupy. Rok 1999 i wtedy powstała właśnie ta płyta, która była w stronę grindu nawet. W stronę grindu nawet była takim zwrotem. Utwory są krótsze, znacznie krótsze. Tutaj po minucie 50 strzały mordercze i taka zabawna sytuacja, że nagrywali tą płytę w Red Studio w Gdyni, pod czujnym okiem Adama Toczko. No i wyszło, że materiał jest za krótki, znaczy wyszedł za krótki, ponieważ perkusista grupy, docent, grał zbyt szybko. Wyobraźcie sobie, że gościu grał zbyt szybko. To jest nie do pomyślenia dzisiaj, że wchodzi Pauker do studia i on zagrał szybciej niż zakładano. No ale taki był docent, świętej pamięci, kapitalny perkusista, ciekawa osobowość, natomiast jeśli chodzi o grę, no mistrz świata i okolic, jeśli właśnie weźmiemy pod lupę jego partie, no to można je analizować i jeszcze raz analizować i w sumie człowiek nadal pozostaje głupi, czy gra to człowiek, czy kosmit. Pierwszej minuty wita nas zgiełk, wita nas agresja, wita nas brutalność niezwykła tej płyty. Ta płyta ma pół godzinki, to jest taki szybki strzał, po prostu szybki strzał na twarz, który po prostu od razu przynosi czerwoną plamę i strugę krwi. Oczywiście dodajemy do tego wstrząs mózgu oraz no, zapalenie uszu, jeśli ktoś nie jest wprawiony w tychże dźwiękach.
A, jeszcze dokończę wątek odnośnie tego docenta, bo on w studio zagrał tak szybko, że materiał wydał się krótszy, więc powstały dwa kawałki, bo ogólnie płyta liczy sobie 11 kompozycji. 11 to jest re-recording, Final Massacre to jest kawałek z dema Necrolust. Do dwóch napisał słowa Peter, a tak to cała płyta jest... oprócz tego re-recordingu jest autorstwa Pawła Frelika, jeśli chodzi o liryki. On oczywiście pisał wcześniej jeszcze teksty na Black to the Blind oraz Saltiste de Profund. Przepraszam, młodku. O, jednak dużo witamin. Kawałki są krótkie, kawałki są zwięzłe, kawałki są brutalne, szybkie, dużo blastów, dużo dobrych riffów. Polecam wszystkim tym, którzy szukają ekstremy, szukają dobrego death metalu, naprawdę takiego soczystego, gdzie no nie ma zmiłuj, nie ma jeńców, jak to się ładnie mówi. Myślę, że tyle wystarczy do końca już sezona. Zostawiam ją sobie na talerzu. Ręce mam brudne, więc nie będę się tutaj nigdzie dotykał. Mogę mieć widelcem. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Czekajcie cierpliwie, cierpliwi będą nagradzani. Zapraszam, życzę zdrowia. Dzięki za dzisiaj. Idę umyć ręce. Na razie, hej.